Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Berski, a dzisiaj zagramy w Farming Simulator 15. Zapraszam. No dobrze, to jesteśmy już w grze. Jest to mapa właśnie, którą chcę wam zaprezentować ją. Nazywa się ona, czekajcie, Giants Map V1.4. Autorem jest Total Farmer tej mapy. Nie wiem, czy tak, tak wygląda nasz dom. Tu mamy takie jakby przejście, o Jezu, przejście. A tutaj moja ulubiona rzecz. Super mega niepotrzebna tekstura, no bo po co, czemu nie, bo może być, no może też fajnie wygląda, no taka tekstura sobie, tak teksturaśna, czekajcie. To czekajcie, tu jest tył domu, aha, czy tam jest początek, okej, okay. Kurde, no kurde, kurde, szkoda, bo tak tu bym swój samochód postawił, no ale trudno, da się z tym żyć, takie życie. Dobra, więc to tutaj, tak, teraz dalej mamy tutaj akurat parking i na tym parkingu też te samochody, no nieszczęsne, no trudno, ale za to jest jedno miejsce dla mojej perełki, dla mojego maluszka kochanego, jedynego wyróżniającego się na tej mapie. No dobra, teraz tak, wersja gry jest 1.4.2. To jest właśnie mapa nasza, jest ona bardzo duża, rozległa, zobaczcie nasza farma jest właśnie dosyć bardzo duża. Zaraz mamy jeziorko, o tam jest takie coś, kurde, aj, zapomniałem, że to nie ETS-ik. Chciał przybliżyć, a jak nacisnąć na scrolla, nacisnąłem i wtedy on wraca kamera tutaj. A w ETS-ie się przybliża i zapomniałem. Tak, to jest waga. Okeja. Więc może tak, idźmy tam może na tył najpierw. Po kolei zobaczymy. Teraz tak, tutaj... jest to mapa bardzo duża, ma zaraz, to właśnie, wydaje mi się, to zrobić na początek, to coś. Oferuje ona bardzo, 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 bardzo dużo tych możliwości, bo tak, jeśli chodzi o hodowlę, możemy tu hodować krowy, owce, świnie i gęsi, które właśnie ma, chyba jeszcze nigdzie nie widziałem na żadnej mapie. Oraz możemy hodować jabłka. Jest tu właśnie taka możliwość. Tu mamy już owce. Tak, weźmy tak. Najpierw tak. Park maszynowy nasz. Mamy jednego case'a, więc już jest fajnie. Dwa kombajny. I jeszcze takie podstawowe rzeczy, wyposażenie. Niektóre trzeba będzie pewnie tak zmienić, wymienić. Na modyfikacje, których używam, bardziej wolę brać. No i tak o. I teraz tak, zwierzęta, które od razu w podstawce dostajemy, to są krowy, owce i kury. A taką właśnie jeszcze nowością jest poduszkowiec, znaczy łajba, kuter rybacki. O, właśnie. Poduszkowiec z tego względu, że można nim jeździć normalnie po ulicy. Takie nowości, poruszać się właśnie. Tutaj mamy, powinny być świnie, ale świn nie mamy jeszcze w krowach. Właśnie, chciałem sprawdzić. Ale nie ma w kategorii mod zwierząt. Czy jest coś, o czym ja nie wiem? Czy ja mam niekompletne coś? Czy to jest możliwe, że ja mam coś niekompletne? A tu to dali, okej, okay. Dobra, czyli w tym samym miejscu, okej, okay, ja. I teraz tak, mamy świnie do zakupienia oraz, o, shit, co ja zrobiłem,
No trudno. To właśnie jest Bew, czyli tu chodzi, jest to właśnie krowa, ale taka młoda, cielaczek tak zwany. A tutaj ta właśnie nasza gęś. I tu są boksy. Tak. Tu byliśmy w boksie dla... Tu, dla świń. Tutaj jest właśnie dla tych młodych cieląt. Dla tych młodych klóweczek. No, no odgłosy słychać, to wiadomo. Więc tu tak jest, tutaj owce, a nasze gęsi oraz to już prawidłowe krowy znajdziemy trochę dalej. Zobaczcie, orzeł leci, ale fajnie. Jaki fajny orzeł. A zresztą, dobra, to tak, tu, teraz jeszcze tam. Została dalsza część naszej mapy, naszej farmy. No tutaj, no tak jak w podstawie mamy ten silos. Tylko tak się zastanawiam, co tu jest. Normalnie być z burak cukrowy i kartofla. Tu są trzy boksy, więc nie wiem. Nie orientuję się. No oczywiście wiatra z podstawki. Dalej ten do skupu siana. Tych kostek i beli pewnie. Nie pamiętam. Następna wiatra. Szkoda, że jest trochę taka duża, bo... Nie wiem, już wam mówiłem chyba w poprzednich odcinkach, że nie przepadam za takimi owymi. Dalej. Następne coś tu chyba jakieś załadunkowe jest. Jakieś zasypowe, coś w tym sensie, coś w tym uzupełniające. Nie wiem, nie mam pojęcia. Się w pranie okaże. Dalej, jest tu chyba jedna z moich ulubionych wiatr. Bardzo fajny model. Jest to świetne rozwiązanie, jednak chyba najlepsze. Dla mnie mogłyby być na całą mapę, na całe moje gospodarstwo takie coś dane. To akurat świetne będzie na większe takie, na takie większe trochę maszyny. O, tutaj mamy już sklep. Tu potem pójdziemy, ale jeszcze tutaj, tak. Tu jeszcze są kury. W jednym miejscu je chyba trzeba karmić. O, jajko. Ura, mam jedno jajko. Je trzeba karmić i jeszcze chyba poić. Tak, chyba tak. To jest właśnie ta bardzo za... To jest chyba właśnie ta zaawansowana bardziej gra. Tak, mamy studnie, ale nie wiem, czy tu można monety zbierać, bo jeszcze na żadną się nie natoczyłem. Więc nie mam pojęcia, nie wiem. Ale tak to wygląda, okej, ja to tu kurczę, to te kury wszędzie chodzą po całym tym. A ta debilka to gdzie? Na ulicę mnie idzie? Ciekawe jestem, tak się zobaczymy. Nie, więcej już nie wyjdzie pewnie. Tak, więcej już nie idzie. Dobra. Co ona na tym kamieniu znajdzie? O, orzeł lata. Właśnie, bardzo fajne. Animacja. Oczywiście sklep. Tutaj chyba nawet chyba jest mody naprawiania tego wszystkiego. Nie jestem pewien. Aha, tu mamy wejście do sklepu. A tu? A nie wiem, co tutaj jest. Menu sklepu. Tak jakby mamy dwie ikony do sklepu. Coś trochę dziwne. Tak, tutaj chyba jest ta coś właśnie do naprawiania, że chyba będzie można naprawiać te może maszyny. A szkoda, że tekstura. Szkoda! No trudno, dobra. Idziemy do naszej farmy, wsiadamy w samochód i pojedziemy do tych gęsi. Przy okazji zahaczymy o te krowy, bo są one tam dalej jeszcze. Jednocześnie w jednym miejscu, blisko gęsi, więc to jest jeszcze ten plus, bo tak to
Nie lubię, jak mam tak właśnie daleko wszystko porobione, że trzeba, wolałbym wszystko w jednym miejscu mieć. Więc to jeszcze da się przeżyć. Więc wsiadamy w naszego super nowoczesnego, markowego pojazda i jedziemy. No i ruszamy. Dobra. No. Tak. Teraz tak, co tutaj mamy do możliwości? Możemy hodować właśnie jabłka, winogrona, tworzyć mąkę. O, kurde. Niestety na tego tutaj analogowego czegoś wcisnąłem. To tu, o, zaraz mamy już właśnie gęsi. Szybko jest ten właśnie boks. W sumie tutaj nic bardzo nie widać, nic takiego nie ma. Dajcie od tej odjedziemy, tylko... Okej. O, fajnie, że się otwiera. I teraz tak. Nie mamy nic z gęsi kupionych, więc... Nie widać tego, chociaż wiecie co? Kozę kupimy jedną chociaż. Okej. Powinna gdzieś kiedyś się pokazać nam. Ojej, jest! Szkoda, że nie ruchome. A nie, ruchome, fajne! Fajne, bardzo fajne. Tak, tu nie wiem, co oznacza ten marker. Oczywiście trzeba też się dokarmiać, jeszcze wodę dawać. Nie wiem, co ten marker oznacza, ale domyślam się, że tu jest chyba skup żywca, że możemy sprzedawać na ubój te zwierzęta. Dalej, tak, tu mamy hangary, to chyba bardziej silosy, żeby na jedzenie chyba tym naszym zwierzętom. Tak mi się zdaje, przynajmniej, że tu właśnie tu jest to miejsce. Dalej, tylko już wejdźmy do tego samochodu. Okej, ja. Ruszamy. I tu właśnie dalej są te nasze krowy, już te prawidłowe krowy, nie te z modyfikacji. One właśnie są tutaj dalej, są chyba właśnie zakupione, więc nawet jeszcze trochę na nie popatrzymy, zobaczymy coś tam dalej. O Jezu, to trzęsie. Aha, tu boks na kiszonkę, domyślam się. Okej, no mamy właśnie krowy. To jest tak jak w podstawce, no nic tutaj takiego wielkiego, odkrywczego i nowego. Tak, nic tu więcej nie ma. A jeszcze, przed razu mówię, przypuszczę trochę w głowie filmu. Więc nie na początku zapomniałem powiedzieć, że nagrywa ten odcinek OBS-em, ponieważ miałem problemy z akcjonem na tej grze. Gra po prostu nie chciała mi się uruchomić, kiedy był włączony akcjon. Nie wiem czemu, więc jeśli jakieś takie trochę niedogodności, jakieś przycinki są, to przepraszam bardzo. To już nie ode mnie zależne, tak jakby trochę, no bo jeszcze ja sam pierwszy raz nagrywam, nie wiem jak to pójdzie. Jeszcze będę musiał popróbować. Więc... Na razie trzeba się zadowolić tym, co jest. O Jezus, ale ja jeść inny. W ogóle tutaj dzisiaj byle jak skręcę tym maluszek nasz. Dobrze, teraz pojedziemy do jabłoni. Tak, zobaczymy te nasze jabłka. Bardzo fajnie, co to jest właśnie też zrobione. Więc nie wiem jak do końca to jeszcze wygląda, bo ja na tej grze nie grałem. O, już właśnie widać nasze jabłonie. One są właśnie taką jedno dróżko tylko zrobione, taki sadzik. I właśnie przed nami są już nasze jabłonie.
Tak to właśnie wygląda. Bardzo fajnie. Cieszę się, że wreszcie znalazłem jakąś taką mapę, która to oferuje, więc to już jest bardzo fajna sprawa. Okej, tak, zatrzymamy się. Tak, no to coś, już dostajemy. Przy okazji tu jakaś jest budowla. Nie wiem, co to za budowla. O, tu tam mamy jakiś pociąg, przejazd kolejowy. Fajnie to wygląda. W górach taki ukryty tunel. Na nasze jabłonie. A teraz zobaczcie, jaki tu ładny widok na nasze jezioro. O, tam będziemy właśnie jeszcze popłyniemy sobie tym naszym kutrem. Czy co to jest? Więc o, tak o to wygląda. Czekajcie, zrobimy ładne zdjęcie. O, tak o. O, jeszcze czekajcie, o tu jest bardzo ładnie. O, z tej perspektywy. Czekajcie, trochę podwyższe. O, tylko. I poszło. I jeszcze raz. Okej, dobra. To włączamy. I tak, nie wiem, jak to wygląda. Sorry. Mi się zdaje, że tutaj powinno się coś nam ukazywać, typu, że nie wiem, ile, jaki mam już procent wzrostu tego czegoś. Nie wiem, co jest. Myliłem klawisze, jak to ja. O. Okej, a. Tak, pojedźmy jeszcze w tą stronę, ponieważ tu są bardzo fajne widoki, takie punkty widokowe. Więc przy okazji nie już zaliczymy go sobie. O, 16 już godzina. Ojeju, kiedy to zleciało? Ładnie się parkujemy. O. Dobra. A, okay. Szybko zrobimy to zdjęcie. O, tak. Tak o. O, tak o. I green. Okej. O, bardzo ładne widoki. Dobra, to teraz tak. Gdzie my jesteśmy? Aha, jesteśmy tu. Czyli teraz pojedziemy prosto drogą. I zahaczymy o ten właśnie przejazd. O, tutaj nad to jeziorko, zobaczymy. Albo nie, zamiast nad jezioro pojedziemy do Winogron. Tak, pojedziemy do Winogron, ponieważ ten nasz kutek rybacki jest w porcie, nie na tym jeziorze. Więc tam pójdziemy. Więc jedziemy. Robimy rząd i uciekamy stąd. Okej, ja. Wiecie co, mi się zdaje, że na tej mapie właśnie będziemy grać. To właśnie jest już ten nasz znaleziony zakątek. Bo jako mam nadzieję, że nie będzie na nich żadnych błędów. Nie będzie mi się normalnie grało. Więc raczej bardzo mi się ta mapa podoba, więc mi się zdaje, że raczej na niej na razie zostaniemy. Może uda nam się rozwinąć skrzydła. Zobaczymy. No tak, nasza farma. I dalej jedźmy. Tak jakby takie zahaczenie o jakieś miasteczko jest zaraz. Takie dosyć fajne. W sumie możemy dojechać.
zobaczyć. O, przycięło trochę. Boję się w sumie. Co to wyjdzie z tego odcinka? Mam nadzieję, że coś będzie jeszcze dobrego. No. Jakby trochę takie miasteczko. Gdzie trochę ludzi widać. Tutaj coś jest. No. Rondo jest. Fajnie to tak, fajnie tutaj by dom mieć. Fajnie to, fajnie. O, i tutaj sobie mogli tych samochodów postawiać, a nie w jakiejś królewskiej miejscu. Nie w jakiejś mój nam przed moim domem. Ja samochód, do którego się nie mogę. Koniec świata. No ale tak to wygląda. Tam coś fajnego jest jeszcze. Dobra, zbliżamy się do tych naszych produkcji. Tutaj nie wiem co to jest. Jakieś firma pewnie transportowa. Gdzie tam się zawało? Tam coś wyjeżdżało? Nie. Dobra. Tutaj właśnie mamy te coś z winogronami związanego. Plantacja właśnie winogron. Na przykład jaki ten fajny wodospadzik. Dobra, zobaczmy co to jest. A, to tak wygląda. Takie właśnie niepozorne. W sumie tu nie wiem czy coś, chyba nawet nie, nie więcej się nic nie robi, no same z siebie chyba rosną. O, ale zawsze to coś. Kurde. Wiecie co mi to przypomina? Tą część z tej amerykańskiej podstawowej wersji mapy, ten drugi odcinek, gdzie byłem tak pesymistycznie nastawiony właśnie do tej mapy. Mi się pamiętacie, wtedy to ja podczas drogi wtedy taki się zdziwiłem, jakiś taki fajny, duży plac był. I to właśnie taki trochę mi przypomina, tylko że to jest mniejsze. Ale zawsze coś, dobra. Więc też robimy rządki, zjeżdżamy stąd. Tu zaraz właśnie pojedziemy do tego portu. I w tym porcie chyba zakończymy już nasz odcinek, więc tak to właśnie wygląda. Nie umiem jeździć, nie umiem. Dobra. No. Ja. Dobra, to było te nasze... Słuchajcie, gdzie tu jest? To jeszcze trochę. Trzeba jechać. No, jedzie. O, mówię, że przyjechałem. To gwiazd. Chyba tak zrobiłem już. O, jest tutaj, dobra. Fajnie. Zawsze lubiłem to robić. Tam nie ma skani przypadkiem? O, ładna! Skaniula! Dobra. Nie po to. Czekajcie. I co, nie widzę nigdzie naszego tego czegoś. Czyżby tu nie było? Ja chcę tam jechać gdzieś, zobaczyć.
Ale tutaj fajnie to wygląda. Okej. O, już jakby nie było tekstur. Aha, czyli tutaj autor nie przewidział wchodzenia tutaj. O, nawet latarnia jest, fajnie. Okej, ja. Aha, czyli tutaj nie ma. Aha, czyli... Dobra, czekajcie. Chodźcie, włączymy go. Jeszcze chciałbym wam pokazać właśnie ten... O, aha, czyli to jednak jest w jeziorze, okej. No dobra, to się pomyliłem. Czyli jednak, a jednak... Tu właśnie można pływać. O, kurczę. No to tak, za... Autor dał owce, ale już bak jest pusty w naszym tym. Kurdeż, no. No dobra, ale takie co. Fajnie, co? Gdyby sobie tak. Lewy alt i numpad plus. Co to daje? Nie wiem. Ktoś nie widzę, żeby tu można było coś łowić. Dobra, czekajcie, jeszcze o tutaj o tak odamy. Jeszcze tutaj o zrobię. O tak. Dobra. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Tutaj już właśnie będziemy kończyć. Więc żegnajcie, trzymajcie się. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Wiecie, po tej przerwie, że nie będzie tych ścinek bardzo widocznych. I widzimy się w następnym odcinku, gdzie już na tej mapie, na tym moim nowym zakątku, który sobie znalazłem, znajdziemy ten. Zaczniemy już coś robić, rozwijać się, nie wiem, może zaczniemy, pójdziemy na jakieś pole, zobaczymy. No, dobrze. To ja już posprzątam tutaj na tej farmie, wrócę do tego, wszystko posprzątam i jakoś to wyjdzie. No dobra, więc dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, jest ciepło, na razie, cześć, czołem, pa, pa.